Witam Państwa serdecznie w Blasku Reflektorów na ProKatexpo 2017 i zapraszam na prezentację pod tytułem Mobilna inwentaryzacja obiektów. Jak szybko dokonać pomiaru obiektów przestrzennych? Prezentację poprowadzi Artur Malczewski. Przepraszam, nie Artur, tylko Grzegorz Sylwerski. Przepraszam i przekazuję głos. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Sylwerski, niestety kolega Artur nie mógł się dzisiaj pojawić, dlatego poprowadzę za niego tą prezentację, ale mam nadzieję, że godnie go zastąpię. Tak jak wspomniałem, nazywam się Grzegorz Sylwerski, jestem z firmy TPI, firma nasza zajmuje się dostarczaniem wszelkiego rodzaju rozwiązań pomiarowych do branży budowlanej, geodezyjnej, architektonicznej, i, i wielu innych branż. Więc oferta naszej firmy skupia się nie tylko i wyłącznie na tym, co dzisiaj przedstawię, a tematem dzisiejszego wykładu będzie właśnie mobilna inwentaryzacja obiektów. Jeżeli chodzi o zagadnienia, które dzisiaj poruszymy, to w pierwszej kolejności skupimy się na tym, jakie wyzwania stają przed inwentaryzacją obiektów w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim, jaki sposób sobie radzić z tymi wyzwaniami, czyli jak wygląda teraz mobilna inwentaryzacja, w jaki sposób możemy pozyskiwać duże ilości danych i w jaki sposób możemy je później przetwarzać, co możemy z nimi robić. Kolejnym elementem będą systemy, które służą do tego pozyskiwania danych. Tutaj przedstawię kilka systemów, które tak naprawdę skupią się na tym, żeby te dane pozyskiwać w jak najkrótszym czasie i przede wszystkim, żeby te dane były pozyskiwane w bardzo dużych ilościach. Kolejnym tematem będą zalety takiej mobilnej inwentaryzacji, i mobilnego pozyskiwania danych oraz zobaczymy, co tak naprawdę możemy zrobić z tymi danymi. Jeżeli chodzi o klasyczną inwentaryzację, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, to oczywiście dane o obiektach możemy pozyskiwać w najróżniejszy sposób. Możemy to robić w bardzo prosty sposób, za pośrednictwem badania jakichś cech geometrycznych tych obiektów. Tylko i wyłącznie przy pomocy prostych narzędzi pomiarowych możemy również skorzystać z usług, na przykład geodety, który będzie nam mierzył pojedyncze elementy, będzie nam sprawdzał to za pośrednictwem bądź teodolitu, bądź tachimetru, będzie nam mógł bardziej dokładnie wyznaczyć pewne charakterystyki wielkościowe, geometryczne naszego obiektu. Jednak Wyzwania, które stają w dzisiejszym czasie przed e, tymi, którzy zajmują się późniejszym opracowaniem takich danych, to przede wszystkim pozyskiwanie większej ilości danych większych, do, o większych dokładnościach. Więc tutaj e, interesują nas dokładności e, rzędu milimetrów, rzędu centymetrów, jeżeli takie są do, e, dokładności wystarczające bądź jeszcze większe dokładności w przypadku różnych specjalistycznych zastosowań. Także bardzo ważne jest wierne odwzorowanie obiektu. O, przepraszam. Wierne odwzorowanie obiektu pod względem jego cech przede wszystkim geometrycznych, przede wszystkim jego kształtów oraz miejsc, w których w których ten obiekt jest przez nas najbardziej pożądane, by otrzymać informacje o jego, o jego położeniu bądź konstrukcji. Również skrócenie czasu pomiaru tutaj interesuje nas pomiar bardzo dużych obiektów w jak najkrótszym czasie, czyli w głównej mierze jest istotne, to, żebyśmy taką informację o obiekcie, pełną informację o wszystkich jego cechach geometrycznych otrzymywali w ciągu jednego dnia i tak naprawdę nie skupiali się na wielokrotnych pomiarach, bo jest to po pierwsze związane z tym, że dany obiekt może się zmieniać z czasem, a druga kwestia jest taka, że oczywiście czas to pieniądz. Więc jest to bardzo istotne. Kolejnym elementem jest skrócenie czasu opracowania, czyli jeżeli mamy do czynienia z informacjami bardzo e, dokładnymi, jeżeli mamy z bardzo dużą ilością też informacji do czynienia, więc czas opracowania też jest krótszy, bo mamy możliwość wyboru spośród wielu, e, wielu e, opcji, wyboru spośród wielu danych tego, co nas w tym momencie najbardziej interesuje i nie musimy zlecać, powiedzmy, ponownie pomiaru tego obiektu bądź jakiegoś konkretnego miejsca w tym obiekcie oraz to, że za pośrednictwem mobilnych systemów pozyskiwania danych możemy otrzymać pomiar, możemy otrzymać informacje, które możemy zastosować do różnego rodzaju Zastosowań do różnego rodzaju dokumentacji i wykorzystać w różnym celu. Jeżeli chodzi o takie mobilne systemy pozyskiwania danych, to z pewnością możemy wyróżnić trzy takie etapy. Skanik laserowy, tutaj nie będę poruszał skaningu laserowego, statycznego, tylko będę się skupiał na tym mobilnym, na tym przenośnym. Systemy lotnicze, wszystkim znane bardzo dobrze drony, które coraz to mocniej wchodzą na, na rynek pomiarowy, oraz system IPS-3. Chciałbym przedstawić tutaj system topkonowy IPS-3 do mobilnego pozyskiwania bardzo dużych informacji, ilości takich informacji z bardzo dużych obszarów. Jeżeli chodzi o sam skaning laserowy, mamy tutaj dwa takie rodzaje urządzeń. Jeżeli spojrzymy się na to, w jaki sposób takie urządzenia pracują, to nie mamy tutaj do czynienia z urządzeniami, które musimy rozstawić w danym miejscu, i nawet jeżeli one by pozyskiwały dane bardzo krótko, to jednak mamy tutaj możliwość pozyskiwania tych danych jakby w ruchu, czyli bardziej kinetycznie. Pierwsze takie urządzenie to będzie zaproponowane przez firmę GEXEL Heron, natomiast drugim takim ręcznym skanerem będzie Zeprevo firmy Geoslam. Jeżeli chodzi o Herona, to z pewnością do jego największych zalet należy to, w jaki sposób pozyskuje bardzo duże ilości informacji. Tutaj mówimy o chmurze punktów i mamy tutaj przede wszystkim zasięg spory, no bo to jest 80-100 metrów, to jest bardzo duży zasięg. Jeżeli pracujemy w obiektach zamkniętych o dużej powierzchni, to przemieszczając się z takim plecakiem, do którego jest przytwierdzone urządzenie, możemy w krótkim czasie pozyskać Chmurę punktów z całego tego obiektu. Oczywiście urządzenie można też wykorzystywać na zewnątrz. Na bieżąco widzimy wizualizację i to, w jakich miejscach dokonaliśmy takiego pomiaru, więc ma to bardzo istotny wpływ, kiedy. Przede wszystkim chcemy uzupełniać w niektórych miejscach ten pomiar bardziej szczegółowo. Możemy je przejść dwukrotnie, możemy w tamtym miejscu się zatrzymać w jakiś inny sposób, zobaczyć, bo nas interesuje to dane konkretne miejsce. No i oczywiście, co otrzymujemy w wyniku takiego przejścia? Oprócz chmury punktów o dokładności rzędu centymetrów, otrzymujemy również. Panoramiczne obrazy z kamery 360, więc tutaj mamy też możliwość lepszego rozpoznania tego, co na tej chmurze punktów się znajduje. Troszeczkę innym urządzeniem jest skaner ręczny zeprewo. To urządzenie jest jeszcze bardziej e, kompatybilne pod względem tego, że mamy tutaj do czynienia. Przede wszystkim skanerem, który w ręku waży około kilograma, natomiast cały system, z którym chodzimy, to jest około 4 kilogramów. Taki skaner zapisuje nie tylko wysokorozdzielczą chmurę punktów, tutaj też mówimy o dokładnościach rzędu pojedynczych centymetrów, ale również daje nam informacje o trajektorii tego, w jaki sposób. Z takim skanerem się poruszaliśmy, w jaki sposób przeszliśmy, jaką drogę pokonaliśmy. Więc te dwie informacje pozwalają nam na znalezienie konkretnego czasu, w którym dany pomiar został w danym miejscu przeprowadzony i co w tym miejscu o, w, tym, w tej chwili wystąpiło. Oczywiście bardzo uniwersalne zastosowanie takiego skanera. Bo poza tym, że możemy mierzyć miejsca, korzystając na przykład z takiego wysięgnika, mierzyć miejsca trudno dostępne, do których normalnie albo nie mamy dostępu, albo po prostu tam się żaden inny skaner nie zmieści, to możemy w taki sposób zastosować taki skaner, bądź w miejscach, gdzie niebezpieczne byłoby z jakimś innym urządzeniem po prostu wchodzenie. Więc przede wszystkim obiekty liniowe, które w przypadku pojedynczych statycznych skanerów, które byśmy rozstawiali co kawałek, raz, że sprawiałyby, że bardzo długo taki obiekt liniowy typu jaskinia, kopalnia byśmy mierzyli, a dwa, że pomiar takiego obiektu mógłby być po prostu niemożliwy dla większych urządzeń. Innymi systemami, które pozwalają na bardzo dokładne pomiary i to już nawet rzędu właśnie pojedynczych centymetrów, są systemy bezzałogowe, bezzałogowe systemy lotnicze. Tutaj można podzielić to wszystko na dwie takie zasadnicze grupy. W zależności od potrzeb możemy wykorzystać wirnikowce, czyli te urządzenia, które posiadają śmigła i te, które latają na większych obszarach płatowce. Jeżeli chodzi o wirnikowce, to one pozwalają na dostęp przede wszystkim do tych miejsc, w których, w których po prostu płatowiec nie może być zastosowany, natomiast płatowce pozwalają na osiągnięcie, na przeprowadzenie pomiaru na zdecydowanie większych. Obszarach, bądź na większych obiektach, kiedy tę informację z góry przede wszystkim, bądź pod jakimś kątem chcemy uzyskać bardzo szybko. Tutaj mamy kilka takich urządzeń. Mogą to być urządzenia DJI, mogą to być urządzenia e, firmy e, Sensefly, e, szwajcarskiej firmy, która e, weszła na rynek i w bardzo ciekawy sposób. E, pokazuje jak można, jakie urządzenia, jak one mogą być wykorzystane w praktyce, jak również może to być system Falcon Topcona, wirnikowiec i bardzo stabilna w locie jednostka Sirius, również Topcona. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę otrzymujemy w wyniku pomiarów, to są to zdjęcia. Niektórzy z Państwa mogą się zastanawiać, że same zdjęcia tak naprawdę nie noszą ze sobą jakiejś bardzo istotnej informacji. Jeżeli mamy na myśli inspekcję jakichś miejsc trudno dostępnych, to rzeczywiście takie zdjęcia pozwalają nam na osiągnięcie tego, dowiedzenie się tego, co się w tamtych miejscach dzieje. No bo mamy obraz z wysokorozdzielczej kamery zamontowanej na takim urządzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co te zdjęcia też ze sobą noszą, czyli tak naprawdę z czym tak naprawdę jeszcze poza tym obrazem mamy do czynienia, to z parametrami orientacji zewnętrznej i wewnętrznej, które pozwalają nam na łączenie tych zdjęć w celu otrzymania bądź ortofotomapy o wysokiej dokładności, bądź chmury punktu. Ale to za chwilę na tym się skupię. Oczywiście możemy zastosować tutaj różnego rodzaju kamery, bo mogą to być kamery RGB, mogą to być kamery multispektralne, pozwalające nam w różnych spektrach rozpatrywać przede wszystkim obiekty obszarowe, tutaj głównie bardzo szeroko, szerokie zastosowanie w rolnictwie, między innymi, albo kamery termalne, które pozwalają nam na monitorowanie, Stanu, w jakich temperaturach, powiedzmy w miejscach, gdzie są niedostępne, możemy przede wszystkim sprawdzić, jak jakieś urządzenia funkcjonują i czy te temperatury nie przekraczają pewnych przez nas zdefiniowanych norm. Pozyskanie takiej chmury punktów, o której już wspomniałem, odbywa się. W takim pewnym procesie. Jeżeli chodzi o sam system pomiarowy, no to tutaj należy wziąć pod uwagę, że jednak mamy do czynienia z planowaniem misji, potem wypuszczamy takiego drona, on przeprowadza pomiar, no i otrzymujemy zdjęcia. Te zdjęcia w oprogramowaniu odpowiednim możemy przetworzyć i otrzymać chmurę punktów, oraz możemy później automatycznie z tej chmury punktów wygenerować, Model. Co więcej, w oprogramowaniu takim jak Agisoft bądź Pix4D możemy z takiego modelu otrzymać model zateksturowany. Dokładność takiego modelu jest z rzędu pojedynczych centymetrów, a wszystko wiąże się z tym, na jakim pułapie został sam nalot przeprowadzony oraz wszystko wiąże się też z tym, z jakimi też kamerami mamy do czynienia. Oczywiście tutaj na dokładność pomiaru nie wpływa to, jak rozdzielcza jest matryca, bo to też oczywiście ma swoje znaczenie, ale przede wszystkim jakie błędy niesie za sobą nasza kamera, czyli jakie są parametry związane z dystorsją obrazu. Niewątpliwą zaletą jest oczywiście możliwość za pośrednictwem takich dronów Przypatrywania się miejscom niedostępnym bądź niebezpiecznym dla ludzi, tam, gdzie nie możemy innego pomiaru, po prostu wykonać. No i jak najbardziej, jeżeli chodzi szczególnie o wirnikowce, do inspekcji różnego rodzaju elementów, które są przede wszystkim niewidoczne. Kolejnym elementem, który pozyskuje z tej całej jakby grupy największą ilość informacji i są to bardzo wysokiej jakości informacje. Przede wszystkim pod względem dokładnościowym jest system Topcona IPS-3. Sam system może być zamontowany na dowolnej platformie, która się porusza. No i tutaj mówimy powiedzmy o samochodach, o wszelkiego rodzaju, powiedzmy, wózkach, wszelkiego rodzaju innych przemieszczających się pojazdach. Natomiast pozyskanie danych z tego systemu umożliwia kilka podsystemów, między innymi jednostka inercjalna, odbiornik GNSS, który jest zamontowany w takim systemie odbierający sygnały z systemów GPS i GLONASS nawigacji, oraz kamera panoramiczna 360 stopni i skaner laserowy, wysokorozdzielczy skaner laserowy oraz odometr. Jeżeli chodzi o to, co pozyskujemy poprzez przejazd takiego urządzenia, no to jest oczywiście raz, że wysokorozdzielcza chmura punktów, dwa, że obraz panoramiczny, czyli w tym momencie mamy możliwość pozyskiwania informacji na bardzo dużych obszarach, bardzo dokładnych i przede wszystkim informacji, które mogą być wykorzystane powiedzmy w urbanistyce do planowania zagospodarowania, które miejsc, a także w przypadku na przykład pozyskiwania danych o danych obiektach, no to przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością tych obiektów podczas jednej takiej misji pomiarowej. Jeżeli chodzi o zalety mobilnej inwentaryzacji obiektów, to przede wszystkim wysoka dokładność pomiaru. Tutaj dokładność pomiaru nawet tych systemów lotniczych, których teoretycznie wykorzystujemy tylko i wyłącznie zdjęcia, to jest rzędu pojedynczych centymetrów, Także wierne odwzorowanie obiektu w trójwymiarze, czyli mamy do czynienia z informacją nie 2D, tylko pełną informacją 3D, a w przypadku niektórych systemów możemy nawet powiedzieć o informacji 4D, bo jeszcze wchodzą tutaj elementy związane z czasem, czyli tak naprawdę wiemy w którym momencie nastąpił pomiar. Kolejna informacja o dużej ilości duża ilość danych, przede wszystkim pozyskiwana w krótkim czasie. Cyfrowy zapis tych danych, czyli nie mamy tutaj do czynienia z jakimś pozyskiwaniem danych, notowaniem tego, tylko przede wszystkim zapis cyfrowy, który, jest, który może być wykorzystany, powielony i wykorzystany przez w wielu branżach. Szybka rejestracja danych. Szczegółowa inwentaryzacja dużych obiektów, czyli tutaj nie musimy już się skupiać powiedzmy na pojedynczych fragmentach, ale robimy obraz całego obiektu. Łącząc te technologie możemy na przykład zrobić nalot naszego obiektu z góry, natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak wewnątrz to wygląda, możemy tutaj wykorzystać te skanery przenośne. Oczywiście możliwość stworzenia dokumentacji 2D i 3D, tutaj w zależności od potrzeb oraz bezpieczeństwo, o którym mówiłem szczególnie w przypadku skanerów, no i pomiar miejsc trudno dostępnych. Yy, zaletami kolejnymi są przede wszystkim aktualne dane dla projektantów na czas pomiaru, bardzo szybko pozyskane, więc w tym momencie możemy w szybki sposób, nie wiem, na przykład interweniować, prawda, w przypadku kiedy musimy coś e, sprawdzić, bo jest to bardzo ważne w tym momencie. Mm, wizualizacja stanów aktualnych i projektowych. Możemy połączyć to, co mamy na projekcie i połączyć to razem z naszym, e, z naszym obrazem, który uzyskaliśmy z pomiaru mobilnego, w ten sposób sprawdzić na przykład w jaki sposób projekt należy dostosować do aktualnego stanu. Tworzenie przekrojów, no tutaj możemy tworzyć przekroje pojedyncze, możemy tworzyć przekroje, wiele takich przekrojów, możemy tworzyć przekroje poprzez drogi, poprzez różnego rodzaju budynki w różny sposób. Na takich przekrojach możemy stworzyć dokumentację 2D, decydować o tym, w jaki sposób, w jaki sposób, jakie elementy nas interesują i jak one zostały, zostały pomierzone, jak zostaną wymiarowane. Uniwersalne wykorzystanie danych w wielu branżach. Dane powiedzmy z pojedynczego pomiaru pozwalają nam na wykorzystanie przez wielu specjalistów. Nie musimy tutaj, Przeprowadzać kolejnych pomiarów, czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z tak dużą ilością informacji, że każdy specjalista może wybrać pod swoje potrzeby te, które go najbardziej w tym momencie interesują. Modelowanie 3D, oczywiście to jest jak najbardziej, najbardziej pożądany element otrzymywanych chmur punktów. Wizualizację 3D. Oczywiście, w różny sposób, w zależności od tego, co chcemy przedstawić. Detekcja zmian i błędów wykonania. Jeżeli chodzi o e, zmiany projektowe, o wszelkiego rodzaju błędy, które nastąpiły, możemy tutaj dokonać e, syntezy z naszym projektem, zobaczyć miejsca, w których e, te e, elementy e, nie zgadzają się, gdzieś gdzie, powiedzmy, w przypadku pomiarów. W różnym czasie nastąpiły takie zmiany i czy one na przykład są istotne, czy one czasami nie zagrażają bezpieczeństwu oraz yy, wszelkiego innego rodzaju dokumentacje i opracowania. I tutaj jeżeli chodzi o dokumentację 2D i 3D, mogą to być tak jak już wspomniałem wcześniej, przekroje, mogą to być yy, wszelkiego yy, rodzaju. Jakieś elementy modelowania, które możemy przedstawić, możemy później zwizualizować. Możemy też stworzyć za pośrednictwem odpowiednich aplikacji wirtualne spacery. Jeżeli mamy do czynienia z obiektami, które, które ze względu na swój charakter są obiektami zabytkowymi, no to oczywiście możemy w taki sposób uatrakcyjnić też wypromować również te obiekty poprzez zaproponowanie wizualizację takich wirtualnych spacerów 3D, a także wszelkiego rodzaju specjalistyczne opracowania 2D i specjalistyczne opracowania 3D, pomiary chociażby objętości, pomiary miejsc, w których następują, na przykład Różnice z tym, co jest w projekcie, tutaj dowolność oczywiście jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście zastosowań jest tak dużo, że można by było rozmawiać o nich przez kilka godzin, a nawet może dzisiaj by nie starczyło czasu. Każdy z Państwa też na pewno zna takie zastosowania, bo przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z pomiarem, który daje nam pełną informację 3D, pełną geometryczną informację 3D o bardzo dużej dokładności, a przede wszystkim to, co jest chyba najważniejsze, uzyskaną w bardzo krótkim czasie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zachęcam serdecznie, może ktoś z Państwa chce się czegoś dowiedzieć, na przykład teraz na temat tych systemów, w jaki sposób one działają, bądź zapraszam później jak skończę, również nie ma problemu, z każdym z Państwa mogę porozmawiać. Dobrze, to ja w takim razie dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na dalszą część. Dziękuję bardzo.